11. odsłona Kronik Miasta Zabrze to kolejna solidna dawka wiedzy o mieście. Książka zawiera artykuły napisane na podstawie referatów wygłoszonych podczas dwóch konferencji, które organizowane są corocznie przez Muzeum Miejskie w Zabrzu. To już jest jak kolejny tom, czyli kolejne nowe rzeczy, które prezentujemy. I z jednej strony to są właśnie te administracyjne rzeczy, czyli mamy tutaj o starostach, o starostwie, o siedzibie byłej starostwa, a teraz Muzeum Górnictwa Węglowego. Poza tym mamy o takiej bardzo ciekawej instytucji miejskiej, kiedyś gminnej, miejskiej, czyli o gazowni już też nieistniejącej, ale to nie wszyscy wiedzą, że to była własność właśnie gminy, że to gmina takimi zarządzała. Ja tutaj powiem, bo akurat artykułów nie ma, ale gmina, a później miasto miały swoją cegielnię. Rzeźnia była własnością, także to też w sumie ciekawe. Poza tym bardzo fajny artykuł, dla wielu to może być w ogóle zaskoczenie, że się historycy czymś takim zajmują, ale artykuł o zabrzeńskich szaletach, które również były budowane i zarządzane przez gminę. Poza tym mamy artykuł mój akurat, bo właśnie taką instytucją miejską, też nie wszyscy, najpierw jako powiatowa zaczęła funkcjonować, była kasa oszczędnościowa. Powiat, a potem miasto miało własną kasę oszczędnościową, która w 1948 roku, te wszystkie komunalne, wtedy już to się nazywało Komunalna Kasa Oszczędności miasta Zabrza, ona została zlikwidowana, tak jak wszystkie tego typu kasy w całej Polsce. Historia miasta zamyka się między innymi w ciekawych obiektach, które nadal stanowić mogą źródło inspiracji i podobnie jak w przypadku poruszanych w kronikach tematów, dla historyków mogą być początkiem odkrywania przed czytelnikiem nowej opowieści. Ja opisałem pierwszą instytucję bankową, no bo kasa oszczędnościowa to jest jakaś tam instytucja bankowa, ale w Zabrzu funkcjonowały przed wojną choćby jeszcze inne banki, które no, materiały się zachowały, więc oczywiście można by opisać. No, na pewno można by opisać właśnie wspomnianą przeze mnie rzeźnię, cegielnie, one były początkowo prywatne, ale cała ta historia na pewno by była ciekawa. Na pewno wiele jeszcze innych tematów dałoby się opisać.